Ty jako pięcioboistka jesteś wspierana przez wojsko, masz stopień starszego szeregowego w wojskowym zespole sportowym w Zegrzu. W jakim stopniu wojsko pomaga ci w rozwoju twojej kariery? No, wojsko pomaga mi do tego stopnia, że dało mi komfort trenowania tak naprawdę od 20 roku życia, czyli będąc dosyć młodą zawodniczką, mogłam spokojnie rozwijać karierę sportową, mając finansowe przede wszystkim wsparcie, bo to jest, myślę, taki główny problem w pięcioboju, że wiele młodych zawodników kończy karierę, bo w momencie, kiedy nie zdobędzie w danym sezonie medalu z Mistrzostw Europy lub z Mistrzostw Świata, to nie ma prawa do stypendium. Nie mając prawa do stypendium, podczas gdy my nie mamy sponsorów, to nie masz finansowania, nie jesteś w stanie egzystować w tym sporcie. Tak, dokładnie. To ta osoba nie ma za co żyć. Musiałaby wrócić do rodziców albo prosić rodziców o pomoc. Wiadomo, że nie każdy tak by chciał i większość osób po prostu kończy karierę, woli studia, woli iść do pracy. Także takie struktury właśnie jak wojsko bardzo pomagają sportowcom pod tym kątem, że faktycznie nie muszą się już martwić o finanse, tylko mogą ze spokojną głową trenować. To samo rozwiązanie jest bardzo popularne w biatlonie. Ja kiedyś rozmawiałem o tym z Krystyną Guzik, z Magdaleną Gwizdoń i one obie mówiły, że po zakończeniu swoich karier chciałyby wiązać swoją przyszłość z wojskiem. Ty chyba nie masz podobnych planów. No ja raczej tutaj mam duszę podróżnika, bardzo moją dużą pasją właśnie też jest dietetyka, zdrowe odżywianie. No misja wojskową ewentualnie, jako żołnierz. Także to mówię, ja jeszcze nie wiem, nie lubię się określać, co będę robiła w przyszłości, zawsze wszystkie drzwi tutaj zostawiam sobie otwarte, wiadomo, chciałabym robić to, co będzie mi sprawiało największą radość i tak naprawdę będę decydowała po zakończeniu kariery sportowej, w którą stronę chciałabym się pokierować. No i jesteś zawodniczką Legii Warszawa. Pamiętają o tobie również kibice piłkarscy. Po twoim fantastycznym sukcesie w Rio po medalu olimpijskim wywiesili transparent. Oktawia, dla nas jesteś prawdziwą mistrzynią, dziękujemy. Chyba spore zaskoczenie. No, zaskoczenie to było olbrzymie. Jak zobaczyłam te zdjęcia, to mówię, wow, byłam w szoku, że na takim stadionie wśród tylu kibiców gdzieś ten transparent został wywieszony. Także no taka, powiem szczerze, że duża duma gdzieś tam chwyciła mnie w środku. A tobie się zdarzało chodzić na mecze piłkarskie na Legię? Bardzo rzadko. Raczej tu w Warszawie nie byłam na żadnym meczu. No też ze względu na brak czasu. Jednak obozy, zgrupowania, treningi pochłaniają większość mojego czasu. Ty słyniesz z tego, że jesteś weganką i wiedzą o tym wszyscy i to w takim stopniu, że nawet jak byliście na spotkaniu w kancelarii premiera, to sportowcy wszyscy dostali jajecznicę, a ty dostałaś kaszę jaglaną. Powiedz, jakie znaczenie ma dla ciebie ten weganizm? Dla mnie on ma bardziej takie znaczenie ideologiczne. Czyli tutaj nie chodzi o to, żeby być lepszym sportowcem, i tutaj nie upieram się przy tym, bo dużo ludzi mi mówi, czyli sugerujesz, że będąc weganem osiąga się lepsze wyniki. A ja mówię, nie, ja sugeruję, że będąc weganem można również osiągać dobre wyniki. Tak? Okay, czyli a ty uważasz, że dla ciebie weganizm jest lepszy niż na przykład jakaś dieta uwzględniająca mięso? Dla mnie tak, bo ja się po prostu z tym dobrze czuję. I ja lubię to. Jest to zgodne z moimi różnymi przekonaniami. I to jest taki mój styl życia, z którym po prostu ja się dobrze czuję. Nie przeszkadza mi to w trenowaniu i tak naprawdę przeszłam z jednej strony na drugą i ta mi bardziej odpowiada. Słyszałem, że nie tylko ty przeszłaś, bo także twoja młodsza siostra Weronika zrezygnowała z jedzenia mięsa pod twoim wpływem. Tak, przyjechała do mnie w zeszłym roku na obóz. No, w odwiedziny została u mnie jakiś czas. No i tak jej zasmakowało to, co jem, bo siłą rzeczy musiała jeść to, co ja jem, że również przeszła właśnie na tą dietę. A było więcej takich osób, które też ty przekonałaś do weganizmu? No kilka na pewno, a dużo osób po prostu stawało się bardziej świadomymi. Dużo zadawało pytań, interesowało się dlaczego. Tak naprawdę no, dało mi się sporo jakichś wykładów czy rozmów poprowadzić na temat żywienia czy weganizmu. Także jest duże zainteresowanie wśród tych osób. Dużo też osób pisze do mnie, nieznajomych osób, gdzieś tam na Facebooku i zgłasza się o jakieś porady żywieniowe.
żywieniowe, że chcieliby przejść na weganizm, ale nie wiedzą jak i co zrobić. Także gdzieś to się zakorzeniło i faktycznie jestem kojarzona z tym, że jeśli nie wiem jak, to może zapytam Oktawi. I twoja kolejna wielka pasja, wspominałaś o tym przed chwilą, podróże. W ostatnich latach wybierałaś takie egzotyczne miejsca jak Indonezja czy Bali. Mówi się, że podróże kształcą. To powiedz, czego ciebie nauczyły w takim razie? Takie moje ulubione hasło, które gdzieś tam sama właśnie wymyśliłam, że to nieprawda, że ludzie, że podróże zmieniają ludzi, tylko podróże przypominają, kim jesteśmy naprawdę. I coś w tym jest, bo kiedy gdzieś wyjedziemy, zatrzymamy się na chwilę, z dala od wszystkiego, kiedy jesteśmy sami, możemy pomyśleć, kiedy widzimy, jak wygląda świat w innym miejscu, jak żyją inni ludzie, to zaczynamy się nad tym wszystkim zastanawiać, tak? Skupiamy się na tym, że jesteśmy tu i teraz, wsłuchujemy się w swoje emocje, w swoje myśli, coś, czego nie mamy czasu zrobić tutaj w takiej naszej zachodniej cywilizacji, która cały czas gna do przodu, kiedy jedziemy z miejsca na miejsce, kiedy trenujemy, pracujemy, spieszymy się. Nie ma na to wszystko czasu, a wyjeżdżając gdzieś na spokojnie, patrząc, obserwując, jak wygląda świat z innych perspektyw, bardzo wiele można się nauczyć nie tylko o samym świecie, ale też o sobie. To w których miejscach ty nauczyłaś się o sobie najwięcej, w których miejscach najbardziej się wyciszyłaś? Powiem szczerze, że bo tu dużo osób właśnie mówi, ale ja nie mogę tak podróżować, nie mogę sobie pozwolić na takie podróże, a ja chciałam właśnie zaznaczyć, że podróż to nie musi być na drugi koniec świata, bo podróż chodzi o to, żeby w podróży, żeby pojechać gdzieś i albo nawet wyjść gdzieś poza miejsce, w którym się przebywa. Poznać zawsze. Coś nowego. I poznać coś nowego. Ja wiele rzeczy odkryłam w Puszczy Kampinoskiej, którą mam 3 kilometry od swojego miejsca zamieszkania, tak? Więc to nie chodzi o jakąś, okay, nie wiadomo jaką podróż. Co można odkryć w Puszczy Kampinoskiej? Można odkryć siebie. Nie, to jest... Po pierwsze, ja lubię miejsca, które zapadają gdzieś mi w pamięci, które są piękne. Puszcza Kampinoska uważam, że jest przepiękna i można ją naprawdę obejść wzdłuż i wszerz i poznać wiele zakątków. Ja bardzo lubię szukać tam różnych miejsc, bo tam jest mnóstwo bunkrów jeszcze powojennych, różnych budowli. W Puszczy Kampinoskiej są bagna, są wydmy piaszczyste i naprawdę jest, jeśli się zaszyje w głąb puszczy, ona jest pusta. Tam mało kto, mimo że jest pod Warszawą, mało kto dociera. I naprawdę gdzieś tam pośród tych szumu drzew, śpiewu ptaków można sporo rzeczy zobaczyć. Oktawia Nowacka, medalistka olimpijska w pięcioboju nowoczesnym, była moją rozmówczynią w programie Sektor Gości. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.